I'll take care of that. I don't know. I don't have a good feeling about this. We should probably turn back. It's so quiet. As though nobody has been here for a long, long time. No, ciekawe, czemu to wyglądają na ruiny? I następna pochodnia. O. I uciekają, na razie. Dobrze, ten jest martwy na 100%. Szczurze... Chyba gniazdo. No, gniazdo. O. To ci wychodzi. For Amazon Pride. No i zaraz następne. No i niestety tu będzie o. Zabijcie je. A ten 20. No. Let me do that. Got it. Done. Okay.
Will do. Yes, me. Dobra, idź rozbroić tą pułapkę. I ostatni. Nie mogę sobie stąd wyjść. To po prostu jest czytane od tyłu trzeba. Trzeba czytać od tyłu, o. Za chwilkę wracam. Okej, już jestem. Akurat do drzwi to ktoś dzwonił. Z ubezpieczeniem mieszkania. A się to polować chyba nie. To chyba przypiórki czy tam kuropatwy. Dobra, nie musimy mu zanosić tego listu, ale lepiej by było, bo później będzie na nas jęczał. Czemu mu nie powiedzieliśmy, ble ble ble. Coś tam jeszcze. What? Who's there? No. Nie tobie te strzały. W sumie obuwie chyba sprzedam. Greetings. Ty masz jakieś ogony? Nie. Dobra.
No świetnie! Skąpieradło jedne. W sumie można było zatrzymać tą paczkę i później... Chyba w późniejszych rozdziałach sprzedać się. Dobra, chyba to z zadań wszystko. No. Paniactwo sobie podwyższę. No jeszcze pogadam właśnie z tym. Dwoma toporami w każdej dłoni. Dobra. Czas z tym pogadać. Stark, in the name of the Count, no one may cross the bridge to Firdok without a pass. No i broszki. Zaraz
Zobaczę, ile ich mam. 18, 10 dukatów, 7 talarów i 9 gracji. What do you want? I ile dostałem? No. Nieźle. Chyba w 4... No z około 40 talarów. Albo troszkę mniej. Dobra, tu się z wami na chwilę żegnam, bo chcę, że tak powiem, zajrzeć niektórym do kieszonek, co mają. A robienie tego teraz byłoby zbyt nudne. To do zobaczenia za chwilę i pokażę, co od kogo wziąłem. Na razie. No, i jestem z powrotem. Okradłem kogo się tylko da. No i przyznam się, że najwięcej to właśnie na kupcach i żołnierzach można zarobić. Od takich właśnie, co mają zbroję. O. I to mniej więcej moje... naleziska. To właśnie od kupca, który kazał na przykład tych języczków. O. No, Hamloka i Selinę też niestety zrobiłem. Chociaż oni nie mieli nic ciekawego. O. To miała Selina, a to Hamlok. Nie wiem, dlaczego to zrobiłem. Nie pytajcie się. Nie to. Aha. No. Dobra, tego nie sprzedam raczej. No, kradłem te... Tam była też alchemiczka blisko Seliny. Ją też dobrze okraść. Mnie warto wszystkich okradać. Widać po kasie. Dobra. O, to to kupiłem. Plany. A czy instrukcje. Można je kupić właśnie u alchemików, kowali i łuczarzy. Tam myśliwych. Dobra, czas posprzedawać. No ale przeważnie wiesiaty mogą mieć właśnie kłaczki, szczęśliwy amulet, czerstwą bułkę, bajkę, pułapki na myszy, kamienie zmartwień, chusteczkę. Zardzewiałe gwoździe, orzechy. Nie, tego raczej nie sprzedam. Nie się czuję ukradając ich. No, Hamloka nie za bardzo. Ale Selinę... Nie wiem, dziwnie się z tym czułem. Dobrze, zobaczmy. Ty coś masz do sprzedania? Aha! I tu od kowala kupiłem stal skosz i wam też radzę. Nie, chyba nic nie masz takiego. Dobra. No to akceptuj transakcję. Jeszcze tu porobię trochę porządku. Dobra, Doranor, trepi i oddawaj
część tych rzeczy. Dobra. Nie mogę iść dalej. Czemu zabieram Dranorowi rzeczy? Przekonacie się, jak już dojdę do Fedrock. No i trzeba ruszać w drogę. A po drodze oczywiście nas zaatakują. Można uciekać, czyli wrócimy z powrotem, walczyć, lub unikaj, ale ja wezmę walcz. I co tu spotkamy? Cóż, ja wiem co spotkamy, bo to zwykle... Właśnie... Zawsze jest to spiesze starcie. I to będą tylko wilki. Niestety właśnie, te są trochę groźniejsze.